Myślę, że to jest ważne dla wielu z nas, bo mamy chyba podobne doświadczenia. Zobaczcie, że bardzo często można spotkać, ja to słyszałem wielokrotnie w konfesjonale, sam to też mówiłem wielokrotnie jakby o sobie i też bardzo to się często pojawia w jakichś różnych takich właśnie wypowiedziach ludzi wierzących, że często jakby bazujemy na naszym odczuwaniu bądź nieodczuwaniu na przykład Bożej obecności, doświadczeniu Pana Boga. Często ludzie mówią, nie, że ja to nic nie czuję. Już nawet nie chodzi mi o emocje. Bo wiem, że część z nas wcale nie szuka emocji, tylko mówię, mam taką pustkę, nie? Bo nie mam żadnego doświadczenia życiowego, życiodajnego Boga. Nie? Jak sobie czytam tę Ewangelię, uczę się tego w ogóle dłuższego czasu, żeby jakby uwierzyć Słowu bez moich przekonań. Co to znaczy? Zobaczcie, tutaj Pan Jezus mówi takie bardzo mocne zdanie, rzadko mówił takie rzeczy, gdzie powiedział o sobie muszę. Jezus, kiedy go widzi, tego Zacheusza, mówi: Zacheuszu, muszę dzisiaj być u ciebie. Nie mówi: słuchaj, chciałbym, może mnie zaprosisz, może byśmy porozmawiali. Zobaczcie, Jezus zawsze był bardzo delikatny, nie? Jezus, kiedy ktoś przychodził, zawsze pytał, nie, czego pragniesz, co mogę dla ciebie zrobić. Nie narzucał się nigdy ludziom. A to jest chyba jeden z wielu momentów, gdzie Pan Jezus nie mówi: porozmawiamy, tylko mówi: muszę. Jak mówi do tego Zacheusza bardzo prosto: muszę dzisiaj być u ciebie. To znaczy, że Jezus ma w środku, w sercu, w swoim boskim sercu, no ogromne takie pragnienie, takie wręcz jakiś taki imperatyw taki, nie do zatrzymania, skoro używa słowa muszę, że muszę z tobą być, nie? I jakby staram się, czytając tę Ewangelię, po prostu uwierzyć Słowu. Czyli nie to, że czy ja doświadczam tego, że Bóg mnie chce, czy mnie nie chce, czy ja czuję to, że Pan Bóg mnie kocha, tylko czytam to Słowo i to Słowo mnie próbuje przekonać. Adam, Jezus mówi: muszę być z tobą, ale ja tego nie czuję. Ale Słowo ci mówi, że Jezus powiedział: muszę. I kochani, jeżeli macie takie doświadczenia czasem, że właśnie mówicie sobie: Boże, dlaczego jest taka pustka, czemu nic nie czuję, czemu nie doświadczam ciebie, to kochani, nie szukajcie potwierdzenia w swoich odczuciach, emocjach, przekonaniach, doświadczeniach, tylko zawierzcie Słowo. Ja myślę, że to jest w ogóle taka rzecz, trochę taka pomijana u nas w Kościele, nie? Że w Kościele w ogóle wśród ludzi, nie? Żeby zawierzyć czemuś zewnętrznemu, a to, że to nie jest po prostu coś zewnętrznego, to jest Słowo, no, to jest sam Pan Bóg, nie? On nam to Słowo dał. Więc słuchajcie dzisiaj szczególnie do tych, którzy może mają właśnie takie doświadczenie, takiej pustki, takiego, że Pan Bóg gdzieś tam się schował za chmurę i w ogóle nie widać Go. Jezus ci dzisiaj mówi, że w Jego sercu jest takie pragnienie, że chce z tobą być. I jest nieistotne, czy to czujesz, czy tego nie czujesz, czy tego doświadczasz, czy nie doświadczasz. Uwierz temu Słowu. Czyli uwierz temu Słowu, gdzie Jezus stoi przed tobą i mówi: muszę z tobą być. Kochani, jak Jezus coś musi, to On to zrobi. Jak Bóg coś musi, to On sobie da radę. Jak Bóg ma przekonanie, że coś musi zrobić, to tak pięknie o tym mówi Izajasz, że jak Bóg pośle swoje Słowo, to ono będzie dotąd padać, dopóki nie użyźni ziemi. Nie tak, że spadnie i wróci do Niego. Mówi nie. Izajasz mówi: nie wróci do Niego to Słowo, dopóki nie zrobi tego, co ma zrobić. Jezus dzisiaj powiedział Słowo: muszę być. Czyli nie wróci do Niego to Słowo, dopóki nie zrobi tego u ciebie. Ja się dzisiaj bardzo uczę jakby uwierzyć temu Słowu. Po prostu uwierzyć Mu. Jak to mówią tak na głupiego. Nawet jeżeli tego nie doświadczam, to uwierzyć, że skoro to mówi Jezus, to taka jest prawda. Posłuchajcie tego Słowa, proszę.